Dlaczego te sale podczas rozpraw są puste? Są puste, więc że nie ma, że jest niewielu dziennikarzy, ja to rozumiem, bo jeśli jest dziennikarz czynny zawodowo, ja nie jestem etatowo czynna, to on ma, no on jest zobligowany, żeby jednak przynieść z tej rozprawy, naprawdę mówiąc, jeden artykuł. Najlepiej, żeby on się zaczął i skończył po prostu tą rozprawą i tym wyrokiem. No bo dlaczego czytelnik ma czekać 10 lat, aż się dowie, co się... A znamy takie sprawy, które się tyle toczą. Nie? Tak, a nawet i więcej. Więc w związku z tym tak, dziennikarze, jeśli to jest taka bardzo medialna, głośna sprawa, przychodzą na otwarcie, na tą rozprawę główną, bo wysłuchają prokuratora. Jeśli wcześniej nie mają od niego, do niego dostaną aktu oskarżenia, co też się zdarza, wysłuchają. No i potem już zupełnie inne pokolenie przychodzi na ogłoszenie wyroku, jeśli to w ogóle jeszcze redakcję interesuje. Że to po prostu się wytraca to tempo to się, i waga tej sprawy. Tak, oczywiście, to już jest zupełnie inna. Ale mówiła pani o rodzinie. Rodzin nie ma. Więc ja się rozglądam za tymi matkami. No sama jestem matką, więc tak myślę, jakby taka się jakaś sytuacja zdarzyła, to myślę, że ja bym tam warowała na tych wszystkich rozprawach i bym, niezależnie od tego, co by to moje dziecko dorosłe zrobiło. Natomiast nie wiem, czy te matki po prostu się... Czy się, nie chcę powiedzieć, że nie chcę użyć słowa wstydzą za tych swoje dzieci po prostu, bo myślę, że to jest takie chyba obce matce. Matka będzie, no w każdym razie nie przychodzą, nie ma. Oczywiście ojców to w ogóle nie ma. Może boją się dowiedzieć na tej sali może sądowej, boją się co te dowiedzieć, dzieci zrobiły. Może, przychodzą, czasem są świadkami, a jeśli nie są świadkami, to siedzą w ławach dla publiczności ich partnerki oskarżonych, czasem żony, ich dziewczyny i tak dalej. No i jeśli to są procesy gangsterskie takie, no to one traktują to przyjście na taką rozprawę jako taki, no, okazję, żeby się pokazać, żeby z nadzieją, że może ustawiają się pod kamery, bo jeśli są dziennikarze z kamerami. Myślałam, że może właśnie, że forma widzenia z tym partnerem. Nie, nie. Kiedy idą właśnie, kiedy oni są prowadzeni na salę sądową, ci oskarżeni, na ogół właśnie idą z tymi prowadnicami, z tymi łańcuchami takimi, i oni wtedy mają taki powiedziałabym, dyskotekowo jakiś taki krok, taki właśnie, rozkołysani są tacy właśnie. Więc jak oni idą, to te dziewczyny wtedy, prowadzeni są przez konwojentów, dziewczyny wtedy biegną do nich, rzucają im się na ramiona, czasem całując przekazują... Gryps, tak, przekazują gryps, jeśli... wiedzą o tym konwojenci, no ale tak specjalnie, tak znowu tak nie protestują. Czy ci mówią, proszę odejść, proszę tam, no dobrze, ale ten jeden całus taki właśnie, więc one... Bo matki, jeśli się pojawiają, bo niezwykle rzadko, no to mają w tych swoich torbach foliowych jakąś kanapkę dla tego swojego dziecka. Coś tam też biegną za nim, kiedy on już potem jest odprowadzany, tak zwany dołek, prawda, tam gdzie, albo zwany sieczkarnią, tam gdzie właśnie siedzą ci, oczekują na rozprawę, albo oczekują na konwój, ci skazani czy oskarżeni, no to one właśnie tak z tą kanapką właśnie na tym. Natomiast te właśnie tutaj jest bardzo tak dbałość o to, żeby ta kamera uchwyciła. Chcą też robić chyba przyjemność tym swoim partnerom, bo są dosyć takie mocno wydekoldowane, są takie ubrane właśnie w takie szpilki, kozaczki białe, takie na wysokim obcasie. Właśnie, czy one się różnią, te kobiety, partnerki, żony mafiozów, różnią się od tych z lat 90., no oprócz oczywiście mody, ale czy to są takie dziewczyny z osiedla, czy to są inne kobiety, na przykład bardziej wykształcone? Wygląda na to, że akurat te dziewczyny chyba stanęły jednak, jeśli chodzi, bo one, ten wizerunek właśnie taki, który ja znam na przykład z fotografii, jaki zostawił Masa, zostawił w aktach oskarżenia, bo on kiedy tak godzinami, dniami, tygodniami
nadawał, jak mówią gangsterzy, to jeszcze zaopatrzył prokuraturę w no, cały plik, torbę zdjęć z takich różnych imprez, przyjęć rodzinnych i tak dalej, w tym środowisku właśnie akurat no, pruszkowskim. I to są zdjęcia, gdzie te dziewczyny właśnie są, pozują do fotografii. Pozują często oparte o samochód dobrej marki właśnie, który był wtedy chyba jeszcze raczej rzadkością. Co prawda na ogół ukradziony tam, czy sprowadzony z Niemiec, ale z Hamburga, ale był. Sprowadzony. Sprowadzony, tak. W Gdańsku działał gangster, który to sprowadzał. Więc sprowadzony, ale był, prawda? Więc one się opierają tak o ten samochód, pilnują, żeby było pokazane, był basen i tak dalej. Dostarczył i wtedy one są właśnie takie jak mówię, w tych obcisłych bluzeczkach, wszystkie blond, chyba spod tej jednej, tej ręki, nie wiem, czy to jednak chyba już nie kosmetyczka, to więcej, to chyba jakiś salon urody, medycyna estetyczna, więc bo to i ta buzia już jest zrobiona inaczej i te wargi są inne i tak dalej. Zresztą one tak jeszcze pozują, tak z takim buźką w ciup, takie właśnie wyginają się, takie mają tym. Obok często jest ich dziecko, takie królewiątko właśnie ubrane właśnie w takich, albo w taki mundurek, taki właśnie takiego kowboja z kapeluszem, albo, a jeśli dziewczynka, to taka lalka Barbie, taka królewna i tak. A ci ich partnerzy, to jeszcze są takie... To jeszcze tak, to oni siedzą, stoją w dresach. Nawet jak jest tam jakaś zdjęcia z Sylwestra, to też w tych dresach podnoszą właśnie tam te kieliszki, pewnie o północy. Trochę te dresy spadają, jeszcze. Już wtedy były pruszkowie siłownie, ale to były jeszcze siłownie w piwnicach takie. Jeszcze nie było tych salonów właśnie takich odnowy. Fitness klubów. Takich fitness klubów, więc oni w tych siłowniach, w tych piwnicach tam sobie trochę ćwiczyli, no ale widać, że te brzuchy jeszcze się wylewają tam z tych. Oni też dużo pili alkoholu. A poza tym piją alkoholu, więc właśnie tak, więc oni nie są jeszcze tacy na pokaz, ale są bardzo, ale mają te łańcuchy tutaj właśnie. No teraz tego już nie ma. To jest, no kto zadbał o figurę, to zadbał, kto nie dał sobie z tym rady, to też nie dał, ale wiedzą, że już się zakłada garnitury. Ci gangsterzy, o których tak tutaj głównie rozmawiamy, to oni są z roczników, koniec lat 50., lata 60. To są 60-latkowie dzisiaj. Tak. Większość z nich albo siedzi, albo jest nieaktywna zawodowo, albo nie żyje. A jak wygląda mafia dzisiaj? Co robią mafiozi dzisiaj? To znowu jest nowe pokolenie młodych. To już nie są ci tam, może jest kilku 60-latków, kilku, którym udało się zachować jeszcze władzę. Ale to jest taka sytuacja, że oni naprawdę siedzą jak na rozżarzonych węglach, bo wiedzą, że w każdej chwili wystarczy jakieś drobne potknięcie i tam już taki młody wilk czeka na to, żeby zająć. A zawsze można, jak się ten zasiedziały boss upiera, nie chce odejść, to można go przecież jeszcze zlikwidować, usunąć, co często się zdarzało. Bardzo często, kiedyś o wiele częściej, teraz sądzę, że może mniej. A więc to są młodzi, to są ludzie, nawet dwudziestokilkuletni, to są w ogóle, są bardzo agresywni, ale też zarabiają, też wiedzą, że się pieniądze też zarabia już inaczej. Właśnie jak się zarabia te pieniądze? No więc kiedyś zarabiało się tak, były, prawda, tiry, przejmowało się tak zwaną pieczę nad agencjami towarzyskimi, prawda. Były haracze, no były od restauratorów. Tak. Były słynne, prawda, takie, no nie był, to był chyba jakiś, nie wiem, który rok, 94. A mówi pani o tym proteście restauratorów na Starówce? Tak, to chyba początek lat 90. Początek, tak. No więc, prawda, demolka kompletna tego, potem ich protest, porozwalali wszystko tak. Były też oczywiście przemyt. Royal z Brytu, Royal z Hamburga, z Niemiec, samochody oczywiście. Były też narkotyki, które już płynęły z Wenezueli,
przyjechali na przykład, prawda, do portu przecież gdańskiego. Słynny Słowik i Słowikowa byli zakładnikami przecież chyba w Kolumbii. Zostali zakładnikami na tam rzecz jakiegoś przemytu. Tak, były też na przykład były też napady na transporty, które to były transporty takie państwowe, które jechały przez Polskę do Rosji z papierem do drukowania rubli. I wtedy nasi gangsterzy to przejmowali. Tak. Nawet doszło to kiedyś do takiej, no, strona rządowa musiała ugodzić się, jakoś ułożyć się z gangsterami, bo to był chyba brat dziada, wariat, tak mnie ksywa bardziej, że on przejął ten ileś tam ton tego papieru, bo chciał takie fałszywe ruble produkować, żeby potem zrobić z nich użytek na stadionie dziesięciolecia. I on oddał polskiemu rządowi część tego zrabowanego ładunku po prostu. Więc... Coś niebywałego. Tak, więc były takie. No i oczywiście też napady rabunkowe, porwania. Bardzo szybko przeszli na walutę euro, porywacze właśnie. I te porwania, to albo też dolary, ale również już euro. I z tego były duże pieniądze, bo to było tam no, kilkaset tysięcy. Bo właśnie do tych porwań dochodziło bardzo często, a bardzo rzadko się o tym pisało w mediach. Więc porwania by trzeba by podzielić na porwania prawdziwe i też takie pozorowane, ponieważ wynikające z jakichś sytuacji rodzinnych. Zdarzało się, że jakiś pan związał się z jakąś panią i na przykład gdzieś tam pieniądze wydał, stracił i po czym właśnie udawał, że jest porwany, dzwonił do żony, zbierz tam ileś... No, nawet nie wspominając o sprawie Krzysztofa Olewnika, która była przez bardzo długi czas traktowana jako samouprowadzenie. Tak. Ale były też porwania, więc ta grupa, wspomniałam tu o takiej grupie tych kozłów i też tym ich takim i tych dwóch kozłach i o ich takim szefie, ich bosie, to był taki, on miał ksywę ojciec, był wójtem podwarszawskiej miejscowości, bardzo chwalonym zresztą wójtem. Ale to była jak gdyby jego robota do południa, że tak powiem, a po południu zajmował się typowaniem osób do porwania i też na przykład, bo też zarabiał w ten sposób, że zdobył jakoś taką, bo jest to inteligentny facet. On w jaki sposób... siedzi, czy on teraz siedzi, dostał 10 lat tego, a właściwie leży, bo to jest ten, który na tym łóżku ortopedycznym. Więc, ale ja go widziałam jeszcze bardzo sprawnego mężczyznę lat temu, 16 czy 15. Więc on potrafił jakoś wejść w nasłuchy policyjne, w radiostację policyjną, ale miał do tego bardzo takie nowoczesne przyrządowanie i on sprzedawał innym przestępcom, sprzedawał informacje, jakie pozyskiwał właśnie z tych nagrań, gdzie oni są, gdzie się tam przymierzają, prawda, gdzie się przemieszczają i tak dalej. To też były pieniądze. Mówiliśmy o pieniądzach, tak? Jak zarabiali, prawda? Tak, jak zarabiali kiedyś, a jak zarabiają dzisiaj. Natomiast dzisiaj to już im już niepotrzebne są te dresy, ani też te tiry, ani też kije bejsbolowe, ani też właśnie takie. Oni dzisiaj po prostu zajmują się tym, czym zajmują się też czasem w aferach gospodarczych, jacyś urzędnicy chodzą na procesy w aferach gospodarczych, procesy gospodarcze, więc że gdzie można, zajmują się takimi przestępstwami typu jakieś wyłudzenia VAT-u, już nawet na przykład już nie ograbienie banków, co kiedyś też było specjalnością, napady na banki, to też się skończyło. Tak. Natomiast to już są takie przedsięwzięcia bardzo wypracowane, które... Finezyjne, powiedziałabym. Tak, tak.
te waty, te właśnie jeszcze też, jeśli banki, to pożyczki, czy to kredyty, wyłudzania, ale już nie tak właśnie na takiego znalezionego jakiegoś słupa, któremu najpierw trzeba wstawić zęby, potem go jeszcze domyć, potem dać mu opiekunę, żeby w tym banku nic nie mówił, tylko żeby podpisał właśnie ten. To już, to są po prostu osoby absolutnie świadome i takie, no i to są bardzo teraz trudne procesy, bo one się też będą ciągnęły latami i też utrapienie, myślę, że jest dla sędziów, sędziowie nie lubią tych procesów gospodarczych, bo wchodzi się bardzo taką skomplikowaną metodologię w ogóle wyłudzania tych pieniędzy, bo tam na pewno są bardzo dobrzy księgowi, bardzo dobrzy prawnicy. Bardzo tak. To nie gangster i w ogóle nie mogę, chciałam powiedzieć, że w związku z tym, z tymi procesami gospodarczymi, to właśnie chodzę czasem na procesy oskarżonych z GetBanku i wie pani, i nie łączymy tego z gangsterami. To są przestępstwa, ale też wyłudzenia pieniędzy od nieszczęsnych klientów, prawda, oszukanie ich. I taki na przykład jeden z oskarżonych prezesów, kiedy składał wyjaśnienia, te pierwsze wyjaśnienia, mówił 48 godzin na kilku rozprawach. Więc to jest mniej więcej, do tego się zbliżają gangsterzy. Mówią, oni są przygotowani, oni, może nie 48 godzin jeszcze, ale myślę, że właśnie idą tą drogą po prostu. Sędzia zasypania słucha, sądu. Zasypania sądu mnóstwem terminów ekonomicznych. Mają też swoich doradców przecież. Jeśli tylko sąd zgodzi się, żeby był biegły też no, i żeby był powołany poza biegłym sądowym, żeby był wytyczonym przez sąd, żeby był też biegły taki prywatny, jakiś profesor, to wtedy oczywiście posługują się jego taką ekspertyzą i tak dalej. Czy dzisiaj to w ogóle takie w białych rękawiczkach, już bardzo nie na białych, ulicy, już nie tak. Z karabinami? Tak, bardzo białych. I rzeczywiście myślę, że teraz, o ile kiedyś oni się chcieli wyróżniać tam tymi łańcuchami czy czymś, to teraz mija pani gangstera w przekonaniu, że jest to profesor z uczelni po prostu. Wielu z nich na przykład nosi okulary. Podejrzewam, takie jeszcze, ciągle jeszcze jest moda na złote oprawki takie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, żeby było niewykluczone, że to jest niekoniecznie, one są potrzebne ze względów zdrowotnych, ale może się mylę. Tutaj nadają powagi. Nadają powagi. Tak jak rozmawiałyśmy też przed nagraniem, że była pani na takiej sprawie, gdzie taka bardzo atrakcyjna, przybojowa kobieta na rozprawie przychodziła w takim kołnierzyku, tak. Robiła miny, miała wszystko wystudiowane. Tak. Tak, taki wizerunek. Tak, tak. Rozprawa sądowa jest teatrem. Nie sposób jest, daremnie jest oczekiwać, że tu będą jakieś naturalne, spontaniczne reakcje. One się zdarzają czasem, ale niezwykle już rzadko. Ja kiedyś obserwowałam taki właśnie proces, wspomniałam o nim, tego nieszczęsnego startującego do zawodu dziennikarskiego, tego mieszkańca Wołomina. Tak. Więc przed sądem stanęło takich dwóch chłopaczków, jeden bardzo się jeszcze jąkający ze zdenerwowania, no, którzy rzeczywiście porwali tego i chyba go też owinęli tą siatką, ale na pewno go porwali, tego mężczyznę. I oni na pierwszej rozprawie w ogóle nie wiedzieli, co powiedzieć, jak się zachować. Coś tam bąkali pod nosem. Minęło kilka miesięcy, byli w areszcie, byli w tym i wyszli na tą, kiedy się pojawili znowu na sali sądowej, mówili absolutnie gładko, oczywiście obciążali policjantów, to, że się przyznali, to teraz odwoływali. Mówili bardzo zupełnie innym językiem po prostu. Taka edukacja po prostu jakaś nieprawdopodobna. Oni po prostu, ja słuchałam, zastanawiałam się, nie ludzie. Czy to są ci chłopcy sami. Oni się dowiadują tego w więzieniu od kolegów? Czy oni prawników? Się dowiadują od kolegów. Myślę też, że jeśli zdecydują się na wejście w taką grypserę i tak dalej, to wtedy zaopiekują się nimi tacy starzy recydywiści. No też wiemy, że w więzieniach, szczególnie teraz na Białołęce jest głośno, że to po prostu jest drugi świat, miasto tak, całe. No tak, tak.
Tak, całe miasto, bo tam zresztą weszło. Nawiasem mówiąc, to niesłychanie niefortunny pomysł, żeby umieścić tylu gangsterów razem. Oni w ogóle opanowali tam prawie wszystko. Sprowadzają sobie narkotyki. No teraz jest kilku oskarżonych o tej sprawie. Niestety poszła też, zdecydowała się na takie usługi jedna z, nie dwie, dwie panie adwokatki, które pozwoliły sobie na taką właśnie i poufałość, bo też ten aspekt, no i to, przenosiły te narkotyki i pieniądze właśnie tym skazanym. A czy z pani na przykład doświadczenia, czy przychodzi pani do głowy jakaś taka sytuacja właśnie, że adwokat, nie wiem, z dobrym nazwiskiem, ze świetną renomą, no wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam jest też zaangażowany w te mafijne, no, był taki nielegalne proces, biznesy? Który się zakończył uniewinieniem tego adwokata, rzeczywiście o znanym nazwisku, bo i ojciec był znanym adwokatem i on sam, gdzie został oskarżony o to, że jednemu takiemu gangsterowi, który się ukrywał, był już ścigany, ale któremu jeszcze nie postawiono zarzutu, udostępnił akt oskarżenia w sprawie, gdzie on mógłby być, oskarżonym. Sprawa zakończyła się uniewinnieniem tego obrońcy, adwokata. No, ci, którzy go bronili, używali takiego argumentu, a broniła go właściwie cała palestra warszawska, bo to są też i te powiązania, no, z solidarności zawodowej, powiedzmy, ale też i chyba towarzyskiej. Więc broniono go w ten sposób, że no, nie dopełnił pełnej formalności, nie wziął pełnomocnictwa od tegoż, którym potem właśnie, a że w ogóle, ja już tak nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale że to nie od niego wyszło, no jednym słowem, ale to był trudny proces i on trwał kilka dobrych lat, no ale został uniewiniony. No tak czy owak, jeśli nawet był niewinny, to nie powinien wchodzić w taką konfidencję z gangsterami. Takie nieczyste. Było też kilku adwokatów, którzy potem musieli po prostu odejść z tego zawodu. No ponieważ tutaj było rzeczywiście, no już weszli w takie układy, to już dla pieniędzy. Taki. Ale po prostu musieli przestać przez tak, tak, zakaz. Zostali, tak, zostali właśnie wyrzuceni z tego zawodu. Którzy wyraźnie poszli na współpracę właśnie z gangsterami, tak, i to jeszcze taką drogą, bo tam w pewnym momencie była taka potrzebna, niektórzy z nich, żeby odsunąć sam termin spraw. Pójścia do aresztu, no to udawali chorych, prawda? Najlepiej było to załatwić w Stocerze, gdzie papierami, że ma chory kręgosłup na przykład i on musi leżeć albo musi przechodzić rehabilitację albo nawet operację. Jeden z ordynatorów Stocera został prawomocnie skazany za operowanie zdrowego mężczyzny, pacjenta. Nawet chyba jakąś tam płytkę mu wstawił po prostu. I to był człowiek, no właśnie takiej mafii, czy z grupy takiej, no w każdym razie człowiek, który był, nie wiem, nie pamiętam, czy on był sądzony, czy to już było po wyroku, ale w każdym razie chodziło o ten areszt. No i zdecydował się na to, jak to się ma do tej przysięgi Hipokratesa, to już nie wiem. No ale zapadł. Może mu nie zaszkodził tym, może żartuje sobie. Jedna trochę. Płytka więcej, no może nie zaszkodził. No w każdym razie doszło do tego i to był taki niestety adres dla kilku takich szukających w ten sposób, uciekających w ten sposób od osadzenia. No też przypominam sobie takie... I za pośrednictwem właśnie adwokata, bo to właśnie... No domyślam się, tak, bo pewnie tak, taki... Bo przecież sam by nie dotarł, tak. Nie miał tego kontaktu, Czyli na pewno są powiązania takie pomiędzy te światy legalne, prawne, prawnicze. Myślę, że ta prawnicy. Granica jest często przekraczana po prostu. Przenikają się. No, chyba może upraszczam sprawę, ale powiem, że jednak w tle są pieniądze.